Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest gry Battlefield 1 i dzisiaj postaram się przedstawić jedną z moich ulubionych broni, jeśli chodzi o tą grę, jeśli chodzi o klasę medyka, ale też ogólnie w grze. Moim zdaniem naprawdę fajna broń z dużym kopem, która naprawdę radzi sobie świetnie, pomimo że jest lekko niecelna, to jednak jest naprawdę fajna i potrafi skutecznie zdusić opór przeciwnika, dlatego za to ją też lubię. I jest naprawdę zarazem ciekawa pod względem konstrukcji i pod względem historycznym, dlatego że naprawdę niewiele zabrakło, żeby ta broń stała się pierwszym karabinem samopowtarzalnym armii brytyjskiej i to w całkiem przyzwoitej ilości 100 tysięcy egzemplarzy. Sama broń to oczywiście Farquhar Hill, moim zdaniem jeden z ciekawszych karabinów samopowtarzalnych w grze Battlefield 1 i naprawdę skuteczny, tylko trzeba przycelować, bo ma dość niedużą celność z biodra moim zdaniem. Jednak poza tym ta broń nie ma moim zdaniem większych wad. Strzelanie z tej broni jest niesamowicie przyjemne. To jak ona strzela tak niesamowicie płynnie, miarownie, to jest naprawdę przyjemne zarówno dla oka jak i dla ucha. Więc w grze ta broń jest naprawdę dla mnie świetna. Sama broń była projektowana, testowana od 1908 roku. Była zaprojektowana przez Farquhara i Artura Hilla. Broń została opatentowana w 1908 roku w Wielkiej Brytanii, natomiast w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. System działania tej broni był dość skomplikowany, jednak dzięki temu ta broń właśnie, jak już mówiłem, strzelała tak miarownie, tak płynnie. Z jednej strony to była dość duża zaleta, z drugiej strony to była wada, zwłaszcza w armii. Skomplikowane systemy w żadnej armii nie są zbyt dobrze widziane, przez co po prostu ta broń no, nie została dość wcześnie wprowadzona. Zaczęto nad wprowadzeniem tej broni myśleć dopiero około roku 1918 i złożono nawet zamówienie, jak już mówiłem, na 100 tysięcy egzemplarzy. To jest dość dużo, ta broń miała szansę się naprawdę wykazać. Jednak z racji tego, że pierwsza wojna światowa się skończyła, a wkrótce no, po prostu zapotrzebowanie na broń było znacznie, znacznie mniejsze, a tym bardziej na skomplikowaną i drogą broń, no to po prostu anulowano w 1919 roku to zamówienie i ostatecznie nie wyprodukowano zbyt wiele sztuk. Moim zdaniem broń jest naprawdę ciekawa. Magazyneki były dość duże, 19, 10 i 65 naboi. Akurat ten 10-nabojowy to niezbyt duży, ale ten 19 i 65-nabojowy magazynki bębnowe no były naprawdę przyzwoite i zapewniały dużą jednostkę ognia. Więc strzelec nie musiał się martwić, że szybko się wystrzela. To jest moim zdaniem też duża zaleta tej broni. Broń była zasilana standardowym brytyjskim nabojem 303 British. To jest nabój o kalibrze 7,7 mm. Moim zdaniem naprawdę skuteczny i w tej broni mógłby się sprawdzić. Broń moim zdaniem w grze, pomimo że mi się wydaje niekiedy ma mniejszą szybkostrzelność niż inne konstrukcje, to dzięki temu, że strzela tak miarownie, to jest naprawdę skuteczna. Ona ma, mi się wydaje, też mniejszą celność, zwłaszcza z biodra, ale jak przycelujemy, to jesteśmy naprawdę śmiertelnie groźni dla przeciwnika. Bez większego problemu jesteśmy w stanie przeciwnika zlikwidować. Celownik w tej broni jest dla mnie o dziwo bardzo przyjemny, bardzo fajnie mi się z tej broni strzela. Zaraz zresztą pokażę, jak ta broń mi leży, dlatego że tutaj no wejdę sobie w przeciwników i zrobię z nimi co chcę, a ich tu będzie całkiem, całkiem sporo. Może element zaskoczenia też miał tu dużo na znaczeniu, jednak tak, bardzo lubię tą broń i pewnie się z nią czuję w grze. Bardzo ciekawie moim zdaniem wygląda to, jak ładujemy broń po wystrzeleniu wszystkich naboi. Kiedy wystrzelimy ostatni nabój, zamek blokuje się w tylnym położeniu, wymieniamy magazynek, dosyłamy pierwszy nabój i naciskamy spust. Wtedy zamek się zamyka i każde kolejne naciśnięcie spustu to strzał, więc naprawdę jest to fajnie zautomatyzowane. Tutaj twórcy to wymyślili naprawdę świetnie, jest to moim zdaniem świetnie zaprojektowane i o ile w grze to fajnie wygląda, to wszystko naprawdę robi wrażenie, no to w rzeczywistości to bywało problematyczne. Też te magazynki właśnie bębnowe, dość duże, sprawiały niekiedy no, całkiem duże problemy. Jednak moim zdaniem broń po prostu wymagała dopracowania, doszlifowania pewnych braków i wtedy ona mogłaby być naprawdę świetna. Niestety nie udało się tej broni wprowadzić na szerszą skalę do użytku. No, czasami tak to bywa, nie każda konstrukcja pojawia się na polu bitwy, która została zaprojektowana.
ale na pewno była to broń ciekawa, interesująca, a w grze Battlefield 1 moim zdaniem świetna, dla medyka po prostu idealny karabin samopowtarzalny. Bitwa powoli dobiega końca, już od dłuższego czasu było pewne, że uda nam się wygrać. Mi się wydaje, że to dzięki naprawdę świetnej drużynie, że drużyna naprawdę się świetnie zgrywała i dzięki temu też udało się zrobić taki dobry wynik. Można stwierdzić, że w tej bitwie wszystko układało się po mojej myśli. Świetna drużyna, świetna broń i wynik też moim zdaniem na koniec rewelacyjny. Naprawdę fajne zwycięstwo. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie właśnie o tej broni. Czy graliście tą bronią w grze Battlefield 1? Jak wy odnosicie się do tej broni? Czy wam się podoba, czy może nie? Może w czymś jest lepsza, w czymś gorsza dla was? Moim zdaniem to jest naprawdę optymalna broń, pomimo że ta celność nie zawsze jest taka idealna, niekiedy bywa kapryśna, no to naprawdę ogólnie broń sprawdza się po prostu świetnie. Z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!